dzisiejsza uroczystość i ranga tej uroczystości sprowadza się tak naprawdę do jednego. Część z osób, która pierwszy raz pojawia się w Chełmie lub część Państwa z mediów zerka na niesamowitą, reprezentacyjną, można powiedzieć, wręcz kampanię pilotów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Jest to grupa, która nie tylko w pewien sposób robi szum w przestrzeni powietrznej nad Chełmem, ale ten szum również jest swego rodzaju głosem, który rozbrzmiewa nie tylko w Polsce, ale w całej Europie w postaci krótkiej informacji, że najlepsi piloci kształceni są w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Aby tak mogło się dziać, aby młodzi ludzie wychodzący z Chełma posiadali odpowiednie umiejętności, na to wszystko wpływa wiele elementów. Przede wszystkim to pracownicy ośrodka kształcenia lotniczego, nasi instruktorzy oraz tak naprawdę chyba motywacja i determinacja wszystkich pracowników naszej uczelni wpływa na to, że młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski, spotykają tutaj właśnie najlepsze warunki do tego, żeby zdobywać umiejętności, wiedzę i móc uzyskać odpowiednie licencje, które na koniec doprowadzają ich do tego, że mogą zasiąść za sterami samolotów pasażerskich. Jest mi naprawdę bardzo miło, że po raz kolejny mogę gościć tutaj w uczelni w Chełmie. Jest mi miło nie tylko dlatego, że ta dzisiejsza uroczystość jest potwierdzeniem, że nasz rząd konsekwentnie we wszystkich obszarach, także w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ja Państwa tutaj wielokrotnie zapewniałem, że Konstytucja dla Nauki, ta wielka reforma systemu szkolnictwa wyższego, otworzy nowe szanse rozwojowe dla wszystkich dobrych uczelni, wszystkich bardzo dobrych uczelni, a uczelnia w Chełmie należy właśnie do tej grupy uczelni bardzo dobrych. Jest mi bardzo miło także nie tylko dlatego, że tutaj w Chełmie mam znakomitych współpracowników, którzy systematycznie inspirują mnie do tego, żeby przyjeżdżać, a przede wszystkim, żeby podejmować decyzje, które otwierają nowe ścieżki rozwojowe przed PWSZ-em w Chełmie. Mam na myśli panią marszałek Beatę Mazurek, mam na myśli pana prezydenta Jakuba Banaszko, panu senatorze Józefie Zającu. Chyba nie muszę wspominać, bo on jest założycielem i dobrym duchem tej uczelni i z panem senatorem współpracujemy od samego początku kadencji. Przede wszystkim jest mi niezwykle miło z tego powodu, że mogę gościć w murach uczelni, która naprawdę jest uczelnią bardzo dobrą, której renom, jeżeli chodzi o poziom kształcenia, wykracza już poza granice nie regionu, wykracza poza granice Polski. Powodzenia.